Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności Duchu Święty niech będą z wami wszystkimi. Słowo wprowadzenia i przywitania wypowie biskup zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński. W dniu 18 czerwca 2022 roku podczas dorocznego odpustu w Rokitnie w czasie patronalnego święta naszej rodziny diecezjalnej dziękowaliśmy wraz z biskupami naszej metropolii, ale także z licznie przybyłymi pielgrzymami za 50 lat naszej diecezji i 25 lat, które upłynęły od historycznej pielgrzymki świętego Jana Pawła II. Trwaliśmy również przy nadziei, która towarzyszyła nam od dłuższego czasu, aby Ojciec Święty Franciszek mianował oczekiwanego biskupa pomocniczego i 28 czerwca 2022 roku został ogłoszony ksiądz kanonik dr Adrian Put, proboszcz zielonogórskiej konkatedry, biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Pragnę wyrazić moją wielką radość i wdzięczność Ojcu Świętemu Franciszkowi, że w jubileuszowym roku dla diecezji i także dla miasta Zielonej Góry, bo przeżywa 800-lecie od pierwszej wzmianki historycznej i w przyszłym roku 700 lat od nadania praw miejskich, otrzymaliśmy dar dla naszej rodziny diecezjalnej. Spotykamy się dzisiaj w historycznej świątyni pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej, aby wziąć udział w święceniach biskupich, pierwszych w historii tego miasta. Pragnę bardzo serdecznie powitać przewodniczącego naszej modlitwy i głównego konsekratora, księdza arcybiskupa Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce. Ekscelencjo, dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do modlitwy i do posługi konsekracyjnej do odwiedzin naszej diecezji. Z naszej strony pragnę odwzajemnić zapewnieniem modlitwy Kościoła zielonogórsko-gorzowskiego w Twojej intencji i zapewnić o wiernym trwaniu przy Ojcu Świętym. Witam wszystkich księży biskupów, gości z Polski i zagranicy, księży biskupów z naszej metropolii na czele z naszym metropolitą. Witam przedstawicieli innych chrześcijańskich kościołów. Witam wszystkich duchownych, osoby życia konsekrowanego, wszystkich zaproszonych gości według stopni i tytułów. Witam rodzinę naszego księdza biskupa nominata oraz wszystkich zgromadzonych w świątyni, przed świątynią i łączących się z nami przez pośrednictwo mediów. Niech nasza pokorna modlitwa uprosi dar świętości dla naszego nominata i potrzebne charyzmaty do pełnienia posługi biskupiej dla dobra Kościoła. Wiem, że ksiądz arcybiskup nuncjusz pragnie jeszcze teraz, na wstępie naszej modlitwy, skierować do nas swoje słowo. Drodzy bracia i siostry, pozdrawiam biskupa zielonogórsko-gorzowskiego Tadeusza, metropolitę sieszko-kamieńskiego Andrzeja, biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane oraz wszystkich, którzy uczestniczą w tej uroczystości. Pozdrawiam księdza Adriana i jego najbliższą rodzinę. Pozdrawiam też przedstawicieli Ruchu Światłodzicze, którzy towarzyszą swojemu duszopasterzowi w tym ważnym dniu.
Zebraliśmy się w tej konkaterze, aby przez sakramentalną posługę wyprowadzić proboszcza tej parafii do kolegium biskupów. Drogi księcie Adrianie, polecamy się Bożej opiece, dzisząc ci, żeby posługa, którą masz za chwilę podjąć, przynosiła dobre owoce. Polecamy się zwłaszcza opiece Matki Bożej z Rokitna, której sam szukałeś wsparcia po otrzymaniu wiadomości o papieskiej nominacji. Niech Twoja posługa przyczyni się skutecznie do szerzenia Królestwa Bożego na ziemi w myśl Twojego zawołania biskupiego adveniat regnum tuum, przyjdź Królestwo Twoje. Teraz, drogi bracia i siostry, zanim przystąpimy do dalszych obrzędów, przeprośmy teraz Boga za nasze grzechy. Spowiadam się. Niech się smuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuści nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Boże, wieku isty pasterzu, troskliwie trzeźgący swojej oczarni, Ty postanowiłeś prowadzić dzisiaj swojego sługę, prezbitera Adriana do kolegium biskupów, spraw, aby przez święte postępowanie chodziło się wszędzie prawdziwym świadkiem Chrystusa, który z Tobą żyje, króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, abym obwieszczał rok łaski Pańskiej i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszał wszystkich zasmuconych, bym rozweselił płaczących na Syjonie, abym im wieniec dał zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast przygnębienia na duchu. Oto Słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, bądźcie roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Przede wszystkim miejcie gorącą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie bez szemrania wzajemną gościnność. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej, służcie sobie nawzajem takim darem, jaki każdy otrzymał. Jeżeli ktoś ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli ktoś pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto Słowo Boże. Amen.
Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic już się nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Zaśpiewamy na przemian z chórem ksiądz kanonik Robert Patro, wikariusz biskupi, zwróci się z prośbą do głównego szafarza, nuncjusza apostolskiego w Polsce, arcybiskupa Salvatore Penacchio, o udzielenie święceń biskupich księdzu kanonikowi Adrianowi Putowi. Następnie notariusz kurii diecezjalnej w Zielonej Górze, ksiądz Andrzej Sapiecha, odczyta bullę papieską zawierającą nominację biskupiom. Po odczytaniu tego dokumentu wszyscy zgromadzeni odpowiadają: Bogu niech będą dzięki. Już wierny w Tobie krąg, mnie jest swą łaskę zesłać.
Godny Ojcze, Święta Matka Kościół Katolicki prosi, abyś księdza Adriana Puta wyświęcił na biskupa. Czy macie nominację Stolicy Apostolskiej? Mamy. Odczytajcie. Franciszek biskup, sługa sług Bożych, umiłowanemu synowi Adrianowi Putowi spośród duchowieństwa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, dotychczas proboszczowi parafii świętej Jadwigi Zakonnicy w Zielonej Górze, ustanowionemu biskupem pomocniczym, mianowanemu biskupem tytularnym Fornos Minore, pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo. Jan Paweł II, nasz święty poprzednik, rad był świadczyć, że naród polski wielokrotnie i to w różnych momentach swych dziejów zwykł był powierzać się opiece Najświętszej Maryi Panny, Matki Boga i Matki Kościoła. On sam nigdy nie przestawał przyzywać światła jej gwiazdy przewodniej, szczególnie w pełnym utrudzenia pielgrzymowaniu, odnawiając wspólnoty kościelne w duchu podległości poprzez żarliwą modlitwę maryjną. Pokrzepieni tym duchowym dziedzictwem, z miłością ojcowską chętnie kierujemy naszą myśl ku potrzebom zielonogórsko-gorzowskiej owczarni. Jej pasterz, nasz brat Tadeusz Lityński, zupełnie niedawno poprosił, by w dziele zarządzania życiem diecezji mógł być wsparty pomocą. Pomyśleliśmy o Tobie, umiłowany Synu, który w pełnieniu dotychczasowej posługi wyróżniłeś się ludzkimi i kapłańskimi zaletami. Zdałeś się nam zatem zdolnym wypełnić to zadanie właściwie. Przeto za radą dykasterii do spraw biskupów, mocą władzy naszej apostolskiej ustanawiamy Cię biskupem pomocniczym zielonogórsko-gorzowskim ze stolicą tytularną Fornos Minore. Udzielamy Tobie jednocześnie wszelkich władz i nakładamy powinności wiążące się z tą posługą. Święcenia biskupie będziesz mógł przyjąć poza Rzymem z rąk biskupa katolickiego,
z zachowaniem stosownych norm liturgicznych. Wcześniej winieneś złożyć wyznanie wiary i przysięgę wierności nam i naszym następcom według norm prawa kanonicznego. Tymczasem zachęcamy Cię, umiłowany Synu, abyś całą swoją gorliwość objawił w działaniu w zgodnej jedności z biskupem tegoż Kościoła. Błagamy Boga, niech sprawi, by za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny w niebo wziętej, a także świętej Jadwigi Zakonnicy, owczarnia ta mogła doświadczyć skutków Bożej łaskawości. Dan w Rzymie, na Lateranie, dnia 28 miesiąca czerwca roku pańskiego 2022, w 10 roku naszego pontyfikatu. Bogu niech będą dzięki. Ekscelencjo, księże arcybiskupie nuncjuszu apostolski, księże arcybiskupie Andrzeju, nasz metropolito, drodzy bracia w biskupstwie i w kapłaństwie, drogie osoby życia konsekrowanego, czcigodni przedstawiciele parlamentu, władz rządowych i samorządowych, przedstawiciele służb mundurowych, umiłowani bracia i siostry w Chrystusie, drogi księże biskupie nominacie Adrianie. Wspólnota Kościoła Zielonogórsko-Gorzowskiego raduje się nowym pasterzem, który otrzyma święcenia biskupie. Wyrazem tej radości są licznie zgromadzeni w tej świątyni i w jej obrębie przedstawiciele rodziny diecezjalnej. Wyrażam również wdzięczność diecezjanom za modlitwę w intencji nominata od dnia ogłoszenia. Dzisiaj nasze oczy zwrócone są na kapłana, który podczas tej modlitwy zostanie wyświęcony na biskupa. Fizycznie i zewnętrznie pozostanie sobą, ale mocą konsekracji, mocą modlitwy Kościoła wyjdzie nowy, oczekiwany pasterz, biskup Adrian. Drogi księże biskupie nominacie Adrianie, Twoja dotychczasowa formacja ludzka w rodzinie i w szkole, formacja seminaryjna, kapłańska posługa na wielu odcinkach zaangażowania, praca duszpasterska, redakcyjna i naukowa są dobrym doświadczeniem wprowadzającym w biskupią posługę. Potrzeba, abyś był biskupem mocnej i niezachwianej wiary, ale także biskupem o ludzkiej wrażliwości, zatroskanym o najsłabszych. Ten ludzki wymiar będzie miał szczególne znaczenie i będzie szczególnie oceniany w relacjach z ludźmi słabej wiary i niewierzącymi. Od ciebie jako biskupa będą oczekiwać wierzący, ale także niewierzący wiarygodnej postawy. Również liturgia konsekracji biskupiej przypomina ci, abyś był świadomy, że zostałeś wzięty z ludzi i dla ludzi ustanowiony, aby im pomagać w dążeniu do Boga. I to jest zadanie, które niezależnie od takich czy innych poglądów, panującej mody czy ideologii, a nawet wrogości świata, trzeba wiernie wypełniać. Twoja posługa biskupia musi być się wzorować i inspirować na stylu życia tego, który nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Wymagać to będzie od ciebie nieustannego upodabniania się do Jezusa, pozostawania z Nim w zażyłości, tak aby być zawsze Jego żywą ikoną. I na wzór Jezusa nie tylko powinieneś, ale musisz być człowiekiem modlitwy, być nią sam przesycony i obejmować nią każdego człowieka.
Duchowa i modlitewna więź z Chrystusem winna zawsze być dla Ciebie źródłem, z którego wypływa wszelkie działanie. I drugim filarem Twojego posługiwania będzie Słowo Boże, odczytywane przy Tobie, przepowiadane przez Ciebie dla wiernych. Ono bowiem pomaga nam zrozumieć, jakie są zamiary Boże względem każdego z nas. Rozjaśnia nasz umysł, aby był on zdolny do podejmowania właściwych decyzji i umacnia wolę, aby to, czego się w imię Boże podejmujemy, wydało dobry plon. Co dzisiaj Bóg mówi do Ciebie, ale także do nas, zgromadzonych z życzliwością i modlitwą przy Tobie? Słowo Boże prowadzi nas dziś do zgłębienia tajemnicy Bożej miłości, szczególnie uobecnionej w znaku święceń biskupich. Stawia dziś przed nami postać proroka Izajasza. Dzisiejszy fragment jest już powoli zakończeniem jego misji, kiedy doświadczył w swoim życiu nie tylko chwil pełnych dobra, triumfu, miłości, ale i wielu porażek, zwątpień, nawet zagrożeń życia. Patrzy na to wszystko z perspektywy przemijalności życia i dostrzega najważniejszą prawdę. Duch Pana jest nade mną. Jest nad nim Bóg, który nie tylko posłał do wymagających zadań opatrywania serc złamanych, pocieszania, czynienia wolnymi, ale najpierw na to wszystko namaścił. Znak namaszczenia towarzyszy zawsze święceniom. Ale jak tu dziś jesteśmy zgromadzeni w tej zielonogórskiej konkatedrze, wszyscy zostaliśmy przecież przez Boga namaszczeni w chwili chrztu świętego. Większość z nas także w sakramencie bierzmowania, wielu w sakramencie kapłaństwa. Gdybyśmy popatrzyli na symbolikę oliwy, to na całym obszarze Morza Śródziemnego była ona wyrazem siły życia. Była lekarstwem przywracającym ciału siłę i spokój. Pismo Święte w wielu momentach podkreśla radość z wyborności oliwy, która zalewa spalone słońcem zmęczone, wycieńczone ciało. I nagle znowu pozwala mu doświadczyć pełni radości i siły życia. To pierwsze słowo jest dziś szczególnym darem dla Ciebie, księże biskupie nominacie. Zanim rozpoczniesz biskupią posługę, pozwól, aby jak w sercu Izajasza, tak i w Twoim właśnie wykrzyczana została ta prawda. Duch Pana Boga nade mną. Jak pięknie to można wpisać właśnie w Twój herb biskupi, gdy w jego górnej części znajduje się symbol Chrystusa Zbawiciela, baranek Boży z krzyżem i kielichem ofiarnym. Bez otwarcia się na zwycięstwo zmartwychwstałej miłości, którą karmieni jesteśmy w Eucharystii, nie da się wejść w świat z posługą jej realizacji. Tę prawdę, że Bóg jest nad człowiekiem, podkreśli za chwilę jeden z gestów obrzędów święceń, którym jest nakładanie Księgi Ewangelii na kandydata. Arcybiskup Józef Ratzinger w trakcie przemówienia podczas własnych święceń biskupich w 1977 roku, odnosząc się do tego gestu, mówił tak. W tym geście wyświęcony zostaje niejako przykryty księgą. Jego własna twarz znika pod słowem, które zostaje na niego nałożone. Ma to oznaczać. Biskup nie działa we własnym imieniu, lecz jest powiernikiem innego, Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła. Nie jest menadżerem, samozwańczym szefem, lecz pomocnikiem Boga, za którego ręczy. Nie jest po to, by propagować własne idee, lecz jest posłańcem przekazującym orędzie, które jest większe od niego. Wsłuchując się w te słowa późniejszego papieża, nie sposób przejść obojętnie obok pokory, która mu wówczas towarzyszyła. Pokory, która wobec wyzwań codzienności uruchamia jeszcze bardziej do otwartości na Bożego Ducha, na dary, które codziennie od Niego otrzymujemy. Każde ludzkie powołanie, a w nim i biskupia posługa, stają się silne i efektywne właśnie wówczas,
gdy wynikają z woli Boga, woli nieraz niełatwej, wykraczającej poza naszą logikę. Temat miłości kontynuuje drugie czytanie, w którym święty Piotr prosi nas: miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, okazujcie sobie wzajemną gościnność i służcie sobie nawzajem. Słowa doskonale znane, ale jakże trudne do wypełnienia. Już pierwszy zwrot o wytrwałej miłości może wydawać się dziś często niemożliwym do wypełnienia, kiedy świat stara się nas przekonać, że miłość jest ulotna. Prędzej czy później skończy się. Kiedy tak łatwo niestety jej miejsce zajmują dziś podziały, wrogość, nienawiść. Musimy pojąć swoje życie jako diakonię, jako służbę do budowania wspólnoty Kościoła. To Boże wezwanie, które dziś słyszymy znów, księże biskupie nominacie, możemy wyczytać w dolnej części Twojego herbu, w której znajduje się srebrny most łączący dwa brzegi, a pod nim płynie wzburzona woda. Świat, Kościół, rodziny, indywidualni ludzie, którzy tak często stają na dwóch oddalonych od siebie brzegach, potrzebują tego, co ich połączy. Jak bardzo nasze wspólnoty skupiają się nieraz niestety na wzburzonych falach, zamiast szukać drogi do tego, by znów spotkać się ze sobą, znów spotkać się w pięknie i wrażliwości swoich serc, w służbie dla dobra wspólnego. To słowo kieruje dziś szczególnie do Ciebie, Pan, wierząc, że dobro Twojego serca, charyzmaty staną się budulcami nie tylko mostu między Zieloną Górą a Gorzowem Wielkopolskim, ale będą budulcem tam, gdzie Bóg Cię postawi w biskupie i posłudze. Będą wsparciem dla tego wszystkiego, co w ludziach, w ludzkich sercach będzie chciał wznieść Chrystus. Powołaniem biskupa w jego nauczycielskiej misji jest zawsze najpierw ukazywanie piękna jednego mostu. Pisała o nim w dialogu o Bożej opatrzności święta Katarzyna ze Sieny, która w doświadczeniu mistycznym usłyszała od Boga: chcę, abyś ujrzała most, który zbudowałem z jednorodzonego syna mego. Spójrz na wielkość jego, która sięga od nieba do ziemi. Zobacz, że z wielkością boskości jest zjednoczona ziemia waszego człowieczeństwa. Lecz aby zdobyć życie, nie dość by było, że syn mój stał się mostem, gdybyście sami nie przeszli przez ten most. Patrz nieustannie, księże biskupie Adrianie, na Jezusa, który jest najpierw mostem dla ciebie, dzięki któremu możesz radować się z naturą anielską. Wierzymy, że będziesz wytrwale wskazywał ten most innym ludziom. Ewangelia ukazuje jeszcze jeden wymiar chrześcijańskiego życia, którym jest bycie solą dla ziemi i światłem dla świata. Soli od zawsze używano do nadawania smaku, pożywieniu i do jego utrwalania. I zgodnie z żydowską tradycją Izrael miał być światłem dla narodów, by ludzie na świecie widzieli dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. Codziennie patrzymy na tak wiele problemów świata. Media co chwilę informują nas o wielu miejscach, w których triumfuje przemoc, materializm, ubóstwo i wrogość. W jednej ze swoich homilii papież Franciszek wyraźnie i jednoznacznie podaje wskazanie dla pasterza. Przywołuje je. Jezus zachęca nas, abyśmy nie bali się żyć w świecie, nawet jeśli występują w nim niekiedy sytuacje konfliktu i grzechu. W obliczu przemocy, niesprawiedliwości i ucisku Kościół nie może zamykać się w sobie, ani kryć się w bezpieczeństwie własnego kręgu. Nie może porzucić swojej misji ewangelizacji i służby. Nadać światu smak miłości i rozpalić światło Bożej obecności to kierunki, w których Pan pragnie realizować Twoje, księże biskupie Adrianie, zawołanie in unum congregare, zgromadzić w jedno. Nie trzeba przekonywać, jak to zadanie jest dziś ciągle aktualne. Życzeniem więc dla Twojej biskupiej posługi pragnę uczynić słowa sługi Bożego
biskupa Wilhelma Pluty, który skierował w swoim pierwszym liście pasterskim do diecezjan w 1958 roku. Napisał tak: jedność wszystkich, skądkolwiek tu przybyli i ziemię tę zamieszkali, oto zadanie moje, jakie mam spełnić, oto nastrój serca mego, w jakim to zadanie moje wykonać pragnę. Wypełnić je przy pomocy nieba, waszej, moi współpracownicy, bracia kapłani i twego ludu, Boży, wiernego i ufnego oddania się pod naszą pieczę. Niech troska o jedność będzie ciągłym nastrojem twojego serca. Potrzeba dziś jedności ze wspólnotami bratnich kościołów, ale także z tymi, którzy nie wierzą w Boga. Młode pokolenie powinno w tobie znaleźć szczególnego przyjaciela. Myślę najpierw o młodych kapłanach, którzy potrzebują wsparcia i zrozumienia. Młodzież nie tylko z ruchu Światło Życie oczekuje na twoją modlitwę, dobre słowo, budującą chrześcijańską formację. Takie oczekiwanie jest także w ruchach i grupach modlitewnych. Matko naszego Pana Jezusa Chrystusa, pod której opiekę i obronę się uciekamy, Matko cierpliwie słuchająca i nasi patronowie męczennicy z Międzyrzecza, wyproście nieustanną pomoc Kościołowi diecezjalnemu, wszystkim jego pasterzom i ludowi, aby w nim trwały aż do końca prawdziwa wiara, świętość życia, braterska miłość i duch modlitwy. Amen. Biskupie, odpowie na pytania zadane mu przez głównego szafarza tego sakramentu. W ten sposób publicznie wyrazi on wolę przyjęcia święceń oraz zobowiąże się do pełnienia swego posługiwania zgodnie z wolą Chrystusa i Kościoła, w jedności z innymi biskupami i pod zwierzchnictwem następcy świętego Piotra. Dawny zwyczaj ustalony przez ojców Kościoła nakazuje, aby przyszłego biskupa wobec ludu zapytać, czy chce dokować wiary, wypełnić powierzony mu urząd posługiwania. Dlatego pytam cię, czy chcesz z łaską Ducha Świętego pełnić aż do śmierci powierzony nam przez apostołów urząd posługiwania, który otrzymasz przez nałożenie naszych rąk? Chcę. Czy chcesz wiernie i nieustannie głosić Ewangelię Chrystusa? Chcę. Czy chcesz zachować czysty i nienaruszony skarb wiary,
który zgodnie z tradycją od czasów apostolskich zawsze i wszędzie strzeżony jest w Kościele? Chcę. Czy chcesz budować ciało Chrystusa, to jest Jego Kościół, trwać w jedności z kolegium biskupów pod przewodnictwem następcy świętego Piotra Apostoła? Chcę. Czy chcesz wiernie okazywać posłuszeństwo następcy świętego Piotra? Chcę. Czy jako miłujący ojciec chcesz razem z naszymi współpracownikami, presbiterami i diakonami troszczyć się o święty lud Boży i kierować go na drogę zbawienia? Chcę. Czy ze względu na imię Pana chcesz być przystępny i miłosierny dla ubogich, przybyszów i wszystkich potrzebujących? Chcę. Czy jako dobry pasterz chcesz szukać sługanych owiec i odnosić je do Pańskiej owczarni? Chcę. Czy chcesz nieustannie błagać wszechmogącego Boga za lud święty i nienagannie pełnić urząd posługiwania najświętszego kapłaństwa? Chcę z Bożą pomocą. Niech Bóg, który rozpoczął tobie dobre dzieło, sam go dokona. Błagaj mi najmilszy wszechmogącego Boga, aby temu wybranemu hojnie udzielił łaski dla dobra swojego Kościoła. Śpiewając witanie do wszystkich świętych, będziemy się teraz modlić za elekta, który ma przyjąć święcenia biskupie. Nasza modlitwa stanowi wyraz wiary w świętych obcowanie. Cały Kościół na ziemi i w niebie jednoczy się w modlitwie za tego, który został wybrany, aby poprzez posługiwanie biskupie służyć Kościołowi, budować go i rozszerzać. Sam elekt, zanim otrzyma święcenia, na znak pokory przed Bogiem i wobec ludzi, padnie na twarz oraz zachowa tę postawę podczas całej modlitwy. Lęknijmy. Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Sancta Maria Mater Dei, Sancta Dei Genetrix, ora pro nobis. Sancta Virgo Virginum, ora pro nobis. Sancte Michael, ora pro nobis. Sancti Angeli Dei, ora. Sancte Johannes Baptista, ora pro nobis. Sancte Josef, ora pro nobis. Sancti Petre et Paule, ora pro nobis. Sancte Andrea, ora pro nobis. Sancte Jakobe, ora pro nobis.
Sancte Ioannes. Ora pro nobis. Sancte Toma. Ora pro nobis. Sancte Jacobe. Ora pro nobis. Sancte Philippe. Ora pro nobis. Sancte Bartolome. Sancte Matere, ora pro nobis. Sancte Simon, ora pro nobis. Sancte Tadeo, ora pro nobis. Sancte Maria, ora pro nobis. Sancta Maria Magdalena. Sancte Ioannes Paule, ora pro nobis. Sancte Augustine, ora pro nobis. Sancte Athanasi, ora pro nobis. Sancte Basili, ora pro nobis. Sancte Martini. Sancte Benedicte, ora pro nobis. Sancti Francisce et Dominice, ora pro nobis. Sancte Francisce Xavier, ora pro nobis. Sancte Ioannes Maria Vianney, Sancta Catarina Senensis, ora pro nobis. Sancta Theresia Jesu, ora pro nobis. Sancta Hedvigis, ora pro nobis. Omnes sancti et sancte Dei, ora propitius est libera nos Domine. Apomni malo libera nos Domine. Apomni peccato libera nos Domine. A morte perpetua libera. Per incarnationem tuam libera nos
Jerusalem et resurrectionem tuam. Fide agnus Domine. Per effusionem Spiritus Sancti. Fide agnus Domine. Peccatores. Ecclesiam tuam sanctam regret conservare digneris. Per oramus salimos. Ut Domnum apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare digneris. Per oramus salimos. Ut hunc electum benedicere digneris. Per oramus salimos. Ut hunc electum benedicere et sanctificare digneris. Per oramus salimos. Ut hunc electum benedicere et sanctificare et consecrare digneris. Per oramus salimos. Ut cunctis populis pacem et veram concordiam donare digneris. Per oramus salimos. Ut omnibus in tribulatione versantibus misericordiam tuam elargiri digneris. Per oramus salimos. Ut nos met ipsos in tuo sancto servitio confortare et conservare digneris. Per oramus salimos. Iesu, Fili Dei, Christe, audi nos. Christe, audi nos. Christe, exaudi nos. Christe, exaudi nos. Panie, przyjmij łaskawie nasze prośby. Wylej na Twojego sługę pełnię łaski kapłaństwa i obdasz go mocą swojego błogosławieństwa przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Powstańmy. Nastąpi najistotniejszy moment święceń. Nałożenie rąk oraz modlitwa święceń. Gest ten, wywodzący się z czasów apostolskich, oznacza przekazanie Ducha Świętego, jakie dokonuje się w sakramencie święceń. Ręce będą nakładać wszyscy obecni biskupi, co jest znakiem włączenia wyświęconego do kolegium biskupów. Ten obrzęd przeżywamy w ciszy. Po nałożeniu rąk zostanie odmówiona modlitwa święceń, której treść ukazuje biskupa jako pasterza Kościoła. Istotne słowa sakramentalne będą wypowiadane przez wszystkich obecnych biskupów. Podczas modlitwy dwaj diakoni będą trzymali nad głową elekta otwartą Księgę Ewangelii. Biskup jest bowiem sługą dobrej nowiny Chrystusa.
Boże i Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Ojcze miłosierdzia i Boże wszelkiej pocieki, Ty mieszkasz na wysokościach i łaskawym widzeniem ogarniasz ziemię. Ty znasz wszystkie rzeczy, zanim powstaną. Ty ustanowiłeś prawa swoim kościele przez słowo Twojej łaski. Ty od początku wybrałeś ród sprawiedliwych, pogodzący od Abrahama. Ty ustanowiłeś świeczników i kapłanów i nie zostawiłeś swojej świątyni bez posługi. Ty od początku świata chciałeś być wielbiony przez tych, których wybrałeś. Teraz, Boże, wylej na tego wybranego, pogodzącą od siebie moc Ducha Świętego, który włada i kieruje, którego dałeś Twojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. On zaś dał go świetny apostołom, aby w różnych miejscach ustanowili Kościół jako Twoją świątynię na nieustanną cześć i chwałę Twojego imienia. Ojcze, który znasz serca, spraw, aby ten Twój sługa, którego wybrałeś na biskupa, kierował Twoim świętym ludem i nienagannie sprawował najwyższe kapłaństwo, służąc Tobie dniem i nocą. Niech nieustannie wyjednuje Twoją łaskawość i składa dary Twojego Kościoła. Niech moc Ducha posiada płynącą z najwyższego kapłaństwa władzę od opuszczania grzechów zgodnie z Twoim poleceniem. Niech rozdziela obowiązki według Twojej woli i niech rozwojuje wszelkie więcej ta łacą, którą dałeś apostołom. Niech dzięki łagodności i czystości serca podoba się Tobie i składa miłe ofiary przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, przez którego Tobie chwała i potęga i cześć z Duchem Świętym, w Świętym Kościele, teraz i na wieki wieków. Amen. Rozpoczynają się teraz tak zwane obrzędy wyjaśniające. Pierwszym z nich jest namaszczenie głowy nowo wyświęconego biskupa olejem Krzyżma Świętego. Oznacza to szczególne podobieństwo do Chrystusa, Mesjasza, czyli namaszczonego przez Boga, a przez to udział w najwyższym chrystusowym kapłaństwie i powołanie do zbawczego posługiwania w chrystusowym Kościele. Niech Bóg, który uczynił się uczestnikiem najwyższego kapłaństwa Chrystusa, przeniknie cię olejem mistycznego namaszczenia i przez hojne błogosławieństwo duchowe zapewni owocność Twojej posłudze.
obrzędy wyjaśniające, wręczenie Ewangelii, która przypomina, iż wierne i gorliwe głoszenie dobrej nowiny jest głównym zadaniem biskupa, nałożenie pierścienia, który wyraża oblubieńczą więź biskupa z Kościołem, nałożenie mitry, znaku powołania do świętości. Jej dwa rogi symbolizują Stary i Nowy Testament, których znajomość stanowi jakby duchową przyłbicę pozwalającą biskupowi odważnie stawiać czoła nieprzyjaciołom wiary. Wręczenie pastorału oznacza natomiast władzę pasterską, a jednocześnie przypomina biskupowi, iż nie jest on właścicielem owczarni, lecz tylko jej przewodnikiem ku zbawieniu. Używany podczas dzisiejszej uroczystości pastorał jest historyczny i należał do biskupa Teodora Bęcza. Pocałunek pokoju, który na nowo wyświęcony biskup otrzyma od wszystkich obecnych biskupów, oznacza włączenie do kolegium biskupów. Przyjmij Ewangelium i głoś Słowo Boże z całą cierpliwością i umiejętnością. Przyjmij pierścień, znak wierności, i zachowaj nienaurzoną wiarę, zeszedłszy od skażenia Boża oblubienicy, to jest Kościół Święty. Przyjmij mitrę i niech jaśnieje Tobie blask świętości, a gdy ukaże się najświętszy pasterz, niech Ci da nagrodę niewiednący wieniec chwały. Przyjmij pastorał znak urzędu pasterskiego posługiwania i czuwaj nad całą owczarnią, nad którą Duch Święty ustanowił Cię biskupem, abyś kierował Kościołem Bożym.
przychodzą przedstawiciele parafii, z którymi w swoim życiu związany był biskup Adrian Put. W procesji z darami jest niesiony kielich, będący darem nowo wyświęconego biskupa Adriana Puta dla kościoła konkatedralnego. Pozostałe dary są gestem miłości wobec potrzebujących oraz miejscowej wspólnoty parafialnej. Na końcu procesji przyniesione są chleb i wino do sprawowania Eucharystii. Thank you.
Módl się, aby moje wasze ofiary, szło Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie, niech miła Ci będzie ofiara składana za Twój Kościół i za biskupa Adriana, którego stanowiłeś arcybiskupem swojego ludu. Obdarzy go apostolskimi cnotami, aby mógł się wyczyniąc rozwoju powierzony mu owoc czarny przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. I z duchem twoim. U górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godnego i sprawiedliwe. Za prawdę godne i to i sprawiedliwe, służne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty przez namaszczenie Duchem Świętym ustanowiłeś Twojego jednorodzonego Syna kapłanem nowego, wiecznego przymierza i postanowiłeś, że Jego jedyne kapłaństwo będzie trwało w Kościele. Chrystus nie tylko obdarzył cały lud odkupiony królestwem i kapłaństwem, lecz w swojej miłości dla braci wybiera ludzi, którzy przez święcenia otrzymują udział w Jego kapłańskiej służbie. W Jego imieniu odnawiają oni ofiary, przez które odkupują ludzi i przygotowują dla Twoich dzieci ucztę paskalną. Otaczają oni miłością Twój lud święty, karmią go słowem i umacniają sakramentami, poświęcając swoje życie dla Ciebie i dla zbawienia braci, starają się o podobnie do Chrystusa i składają Tobie świadectwo wiary i miłości. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wyzbawiamy Ciebie z radością wołając.
naprawdę święty jesteś, Boże, i służy nas cieszyć wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocno Ducha Świętego, odziwiasz i oświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiary czysto. Pokornie Bogami Cię, Boże, uświęć mocno Twojego Ducha, te dary, które przemyśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, który był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał, rozdał swoim uczniom mówiąc: wieście i jeście z tego wszyscy, to jest moje ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: wieście i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, które za was i za wielu będzie wylana na odwrzeszenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. To wielka tajemnica wiary. Uśmiech się swoją, Panie Jezu, wyznaję Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego życia chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci śródy dziękczyny i wybodów, to żywo i święto ofiary. Weź i prosimy na dar Twojego Kościoła i prosimy ofiary, przez którą nas pojednałeś ze sobą, spraw, abyśmy poszleni ciałem i krwią Twojego Syna, napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętymi apostołami męczennikami, ze świętymi Benedyktem, Janem, Mateuszem, Izaakiem i Krystynem, świętą Jadwigą i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Tadeusza, przewodniczącego tej liturgii, biskupa Salvatore, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Umacniaj naszego brata Adriana, który dzisiaj został wyświęcony na biskupa. Daj mu mądrość i miłość apostołów, aby prowadził Twój lud do zbawienia. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze,
zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Oczeni przez Zbawiciela i posłuży Jego słowo, możemy nam jeszcze śpiewać. Ojcze, wybaw nas, Panie, z wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w Twoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni w grzechu i bezpiecznie do wszelkiego zamętu pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Oto jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoje apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie swoją wolą na pełnego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
Oto Baranek Boży, który głasi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Thank you.
się. Panie, mocą tego sakramentu pomnażaj w Twoim służbie biskupie Adrianie, daruj swoje łaski, aby godnie pełni przed Tobą ścieżkę posługę i za wierną służbę otrzymał wieczną nagrodę przez Chrystusa Pana naszego. Wyśpiewa teraz chwałę Bogu w uroczystym hymnie Ciebie, Boga, wysławiamy. W tym czasie nowo wyświęcony biskup przejdzie przez środek konkatedry i udzieli wszystkim swojego pierwszego pasterskiego błogosławieństwa.
okolicznościowy list prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odczyta ksiądz kanonik Rafał Tur, dyrektor Wydziału Ekonomicznego Kurii Biskupiej. Jego Ekscelencja ksiądz biskup Adrian Put, biskup pomocniczy zielonogórsko-gorzowski. Ekscelencjo księże biskupie, proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje z okazji otrzymania święceń biskupich. W dniu uroczystej sakry, która odbywa się w czcigodnej zielonogórskiej konkatedrze pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej, gdzie dotychczas pełnił ksiądz urząd proboszcza, przesyłam życzenia wielu łask Bożych, a także pełni sił ducha i ciała do dalszego owocnego posługiwania Kościołowi oraz mieszkańcom ziemi lubuskiej i dolnośląskiej. Wywodząc się z lokalnej wspólnoty wiernych oraz mając bogate doświadczenie zdobyte przez 18 lat pracy duszpasterskiej wśród świeckich w różnych miejscowościach diecezji, miał Ekscelencja sposobność doskonale zaznajomić się z jej specyfiką, realiami i środowiskiem społecznym. Od młodości, uczestnicząc w ruchu Światło-Życie, a w ostatnich latach kierując jego lokalnymi strukturami, zgromadził też ksiądz biskup wszechstronną wiedzę o potrzebach i wyzwaniach współczesnego laikatu. Znalazło tu również wyraz i teologiczne pogłębienie w pracy badawczej poświęconej posoborowym ruchom odnowy w tutejszym regionie. W osobie Ekscelencji diecezja zielonogórsko-gorzowska otrzymuje więc pasterza, który zna swoje owce i one go znają. Ufam, że okaże się to cenne i pomocne w pełnieniu misji wspierania biskupa ordynariusza w kierowaniu Kościołem partykularnym. Raz jeszcze, gratulując księdzu biskupowi, z serca życzę wszelkiej pomyślności w codziennej posłudze na nowo obejmowanym zaszczytnym i odpowiedzialnym urzędzie. Szczęść Boże w posłudze duszpasterskiej. Z wyrazami szacunku i sympatii, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Życzenia nowo wyświęconemu biskupowi złożą teraz przedstawiciele duchowieństwa diecezjalnego i wiernych świeckich. W imieniu duchowieństwa i osób konsekrowanego życia przemówi ksiądz Piotr Piestrzyński, wikariusz parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Żarach, który razem z biskupem Adrianem przyjmował w roku 2004 święcenia prezbiteratu. Wraz z nim delegację stanowią siostra Karolina Matejczyk ze Zgromadzenia Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej i pani Maria Moskaluk, dziewica konsekrowana. Minęło 18 lat, kiedy w gorzowskiej katedrze leżeliśmy na posadzce w dniu naszych święceń kapłańskich, 16 diakonów. Jeden obok drugiego. Dziś w konkatedrze zielonogórskiej inne mury świątyni, inna posadzka, ty sam. Ale nie sam. Jesteśmy obok ciebie, twoi bracia rocznikowi, zgromadzone duchowieństwo prezbiterium zielonogórsko-gorzowskiego, bracia i siostry zakonne oraz osoby życia konsekrowanego. Ekscelencjo księże biskupie Adrianie, dziś po raz pierwszy możemy zwrócić się tak do ciebie. Przywykniesz, przyzwyczaisz się. My zresztą też. Bóg wyznaczył ci kolejne zadanie. W tobie i przez ciebie. On sam chce ukazać swoją pełnię. Nie jakoby nam Bóg czegoś poskąpił, ale przez twoje ręce i twoją posługę Bóg chce w czytelnym znaku objawić prawdziwe źródło łaski dla całego świata, dla Kościoła zielonogórsko-gorzowskiego, dla każdego z nas. Bóg ustanowił cię pośród nas znakiem Jego obecności.
W dzienniczku świętej siostry Faustyny w punkcie 1333 czytamy: oddaję się całkowicie pod promienie tego słońca. Niech jego miłość dokona we mnie całkowitej przemiany. Chcę żyć i umierać jak dusza święta, wpatrzona w Ciebie, Jezu. Bądź blaskiem Bożej obecności, wpatrzony najpierw w Pana, który uczynił Cię dzisiaj pasterzem. Bądź nam przewodnikiem, na którego skierujemy nasz wzrok i nasze uszy, aby widzieć i słyszeć Boga. Bądź nam współtowarzyszem i bratem na drodze kapłańskiej posługi. Niczym się nie zniechęcaj, jak się nie zniechęca dusza święta. W imieniu całego prezbiterium diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, zgromadzonego w tej świątyni duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego, przedstawicieli kapitu gorzowskiej, zielonogórskiej i głogowskiej, osób życia konsekrowanego, ekscelencjo, przyjmij nasze najlepsze życzenia oraz wyrazy serdeczności, przyjaźni i koleżeństwa. Przyjmij wyrazy naszego synowskiego oddania, zapewnienia o modlitwie i trwaniu w jedności. Jeszcze raz uciekam się do słów dzienniczka siostry Faustyny. Od chwili obecnej utkwiłam wzrok w Ciebie, Chryste, wodzu mój najlepszy. Ufam, że pobłogosławisz wysiłkom moim. Ekscelencjo, księże biskupie Adrianie, niech Bóg pobłogosławi wszelkim wysiłkom Twoim. Niech Bóg błogosławi. W imieniu wiernych świeckich przemówią Państwo Joanna i Paweł Graciukowie ze wspólnoty domowego kościoła, rodzinnej gałęzi ruchu Światło Życie. Księże biskupie Adrianie, nasz przyjacielu i bracie, stajemy tu jako przedstawiciele diecezjan, aby wyrazić naszą wdzięczność i jedność z Tobą w tym szczególnym dla nas wszystkich dniu. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielkim darem jesteś dla naszej wspólnoty i do jak wielkiego zadania posyła Cię dziś Chrystus. Wyrastamy z jednego pnia i Twoim i naszym doświadczeniem jest formacja ruchu Światło-Życie, a w niej dominują dwie ikony – Chrystusa Sługi i Niepokalanej Matki Kościoła. Wpatrując się w nie, pragniemy życzyć Ci po pierwsze, abyś tak jak Chrystus we wszystkim wypełniał wolę Ojca, a byłbyś gotowy oddać swoje życie, swój czas, swoje talenty i trud codziennych zmagań powierzonej Ci owczarni. Bądź jak Maryja, niepokalana, Matka Kościoła, która najgłębiej rozumiała, że źródło życia i płodności w każdej służbie wypływa z oblubieńczego oddania siebie w miłości Chrystusowi. Niech wszystkie te dary, którymi hojnie obdarował Cię Duch Święty, rozwijają się dla wzrostu wiary, tak Twojej, jak i diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, i całego Kościoła Powszechnego. My w imieniu diecezjan, ale też szczególnie swoim, obiecujemy Ci modlitwę i wsparcie we wszystkim tym, do czego Cię Pan posyła. Niech Bóg Ci błogosławi, niepokalana otacza opieką i niech wstawiają się każdego dnia za Tobą wielcy patroni. W wierze konsekwentnej sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, a w biskupstwie sługa Boży Wilhelm Pluta. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. Dopełnia się niezwykła liturgia, rzeczywisty czas działania samego Boga w murach tej świątyni i w sercach ludu Jego. Dlatego serce chcę jeszcze raz zawołać: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Czcigodny księże arcybiskupie nuncjuszu, na ręce ekscelencji, ale i osobiście ekscelencji, a poprzez ekscelencję także Ojcu Świętemu i Stolicy Apostolskiej, chcemy dziękować za ten dar, który umacnia całą konferencję Episkopatu Polski. Mówię to z racji pełnionego urzędu, uprawniony do takiego słowa. Ale także jest to umocnienie naszej metropolii. Jest nas teraz w metropolii znowu 12 razem z seniorami. Dlatego pozdrawiając cały Kościół Święty Zielonogórsko-Gorzowski na ręce księdza biskupa Tadeusza, szczerze gratuluję i słowo jedności wypowiadam i najlepsze życzenia, bo czuć tutaj w tym Kościele dzisiaj wibrację Ducha Świętego i w sercach kapłanów, i w sercach całego ludu. I za to niech Bogu będzie chwała. A Ty, czcigodny księże biskupie Adrianie, który wyrosłeś na szczecińskiej ziemi, w miejscu, które teraz jest znane jako Słoneczne Osiedle i Ziemia Matki Bożej Fatimskiej, potem decyzją rodziców przeniosłeś się do Gorzowa, aby wsłuchiwać się i w słowo nauczania wielkiego pasterza, ale też by na niego patrzeć i korzystać z jego modlitwy i jego błogosławieństwa. Wreszcie trafiłeś tutaj, do tej świątyni. W ten sposób połączyłeś różne charyzmaty całej ziemi nad Odrą, ziemi nad Wartą, ziemi niezwykłej, ziemi o ogromnych, bogatych duszach i dziejach, ale też ziemi wielkich potrzeb. Wprowadzasz swój charyzmat w ten czas. Bądź pozdrowiony w kolegium naszej metropolii, bądź pozdrowiony w konferencji Episkopatu Polski i wejdź w ten nowy czas z całą pełnią i radością swojego charyzmatu. Jesteś rozpoznawalny w Szczecinie, jesteś doskonale znany tutaj, ale przez posługę w ruchu Światło-Życie jesteś rozpoznawalny i w Kościele Koszalińsko-Kołobrzeskim, i w wielu diecezjach w Polsce. Niech to owocuje. Idź w nowy czas, niosąc w sobie wiarę świętego Piotra, który Chrystusowi powtarzał: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Idź niosąc nadzieję świętego papieża Jana Pawła II. To przecież czas jego pontyfikatu. To jest ogromna większość lat Twojego życia. I to jego zawołanie: nie lękajcie się i otwórzcie drzwi Chrystusowi, niech brzmi w przepowiadaniu i posłudze ekscelencji. Idź w nowy czas wpatrzony w papieża Franciszka, rozmiłowanego w człowieku i rozmiłowanego w świecie, w Maryi i w Kościele. I ucz się tak samo kochać, szczególnie tych, którzy są mało kochani na co dzień. Idź prowadzony też, jak szkołą duchową, modlitwą Benedykta XVI, który pokazał nam wszystkim, jak bardzo jest potrzebne życie rozmodlenia dzisiejszemu światu i Kościołowi. Idź prowadzony przez świętych patronów, ale szczególnie pod opieką Maryi, Matki Kapłanów, Królowej Apostołów. To nie tylko wielkie rocznice diecezji, metropolii, nadchodzące miasta, ale wśród tych wielkich rocznic jest też rocznica pozornie niewielka. 20 lat temu święty papież Jan Paweł II dał nam, 16 października będzie 20 lat, list apostolski Rosarium Virginis Mariae, otwierając nas
na tajemnicę światła, a Maryja w Twoim życiu ma miejsce szczególne. Idź w nowy czas, tak prowadzony, i bądź świadkiem Jezusa Chrystusa, bo to świadectwo będzie z każdym dziesięcioleciem coraz bardziej potrzebne. I lud wsłuchany w Ciebie i wpatrzony w Ciebie niech poznaje Bożą drogę i na tej drodze niech trwa na następne pokolenia. Niech Ci Bóg obficie błogosławi. I prywatne, osobiste życzenie. Dzisiaj ksiądz biskup jest trochę zmęczony, ale przeniknięty wielką radością. To czuć i to widać. Niech ta radość i to święto jeszcze trwa, ale gdy przyjdą zwykłe dni i gdy zmęczenie będzie może narastać, proszę dbać o to, aby radości nigdy nie ubywało. I niech ta Boża radość, jak rzeka, przelewa się i z serca, i z oczu ekscelencji, do serc, do oczu, do myśli i w całe życie ludu Bożego. Szczęści Boże. Słowo podziękowania wygłosi biskup Adrian Put. Mój biskup Tadeusz tak powiedział, tak napisał w SMS-ie, że na końcu dziękuj. Chciałem troszkę inaczej to podziękowanie ułożyć. Chciałem powiedzieć wam o Jezusie, którego tak bardzo kocham i którego tak bardzo miłuję. I chciałem mówić o Panu. Ale posłuszny mojemu biskupowi, chcę podziękować też wam wszystkim, bo w tej miłości do Pana zawarci jesteście też wy wszyscy. Nade wszystko bardzo dziękuję Ojcu Świętemu za ogromne zaufanie, gdzie w sercu papieża znalazło się tyle wiary i ufności do mojej osoby. Pan Bóg raczy wiedzieć, ale dziękuję mu za zaufanie. Ojcu Świętemu będę posłuszny i służyć ludowi będę Bożemu, jak tylko potrafię. Szczególne słowo podziękowania kieruję do księdza arcybiskupa nuncjusza, dzisiejszego głównego konsekratora. Ekscelencjo, ciągle w sercu mam nasze pierwsze spotkanie i ogromną życzliwość, zrozumienie i wsparcie, które otrzymałem od księdza arcybiskupa. Za dzisiejszą posługę święceń oraz Twoje błogosławieństwo bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję metropolicie szczecińsko-kamieńskiemu, arcybiskupowi Andrzejowi. W osobie księdza arcybiskupa dostrzegam nie tylko apostolski zwornik posługi kościelnej na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi Lubuskiej, ale także ojca kościoła, diecezji i miasta moich urodzin i pierwszych lat życia. Za dzisiejszą obecność, posługę święceń, wszelką życzliwość bardzo serdecznie dziękuję. Trzecim konsekratorem dnia był ojciec naszego zielonogórsko-gorzowskiego kościoła, biskup Tadeusz Lityński. Od kilku lat my, kapłani tej ziemi i wierni świeccy, widzieliśmy, jak ksiądz biskup starał się być z posługą wszędzie tam, gdzie Kościół na ziemi lubuskiej i głogowskiej potrzebował apostolskiego wsparcia i słowa życia. Widzieliśmy także, ile sił kosztowało służenie całej diecezji. Dzisiaj z woli Ojca Świętego przybył Ci, ekscelencjo, nowy, kolejny pomocnik. Mam nadzieję, że pod Twoim przewodnictwem i z błogosławieństwem będę służył ludowi Bożemu tej ziemi. Bardzo dziękuję wszystkim obecnym w tej prastarej konkatedrze, biskupom, którzy przybyli na tę uroczystość. Każdy w jakiś sposób wpisał się w dzieje mego życia, czy przez osobisty charyzmat, czy miejsce posługi. Ale pozwólcie, bracia, że podziękuję szczególnie wam wszystkim, a wam wszystkim w osobie biskupa Pawła. Nie ukrywam, że przez te tygodnie niosło mnie jego słowo z 28 czerwca, kiedy w kurii ogłoszono nominację, kiedy rozpoczęła się ta cała przygoda. Ksiądz biskup Paweł uścisnął mnie tak bardzo mocno i trzy razy profetycznie powiedział: tylko się nie bój, tylko się nie bój. A ja płakałem. Wam wszystkim, drodzy księża biskupi, księży biskupie Pawle, bardzo dziękuję. Dziękuję za dar wiary i przekazane życie oraz wychowanie moim rodzicom,
kochanemu rodzeństwu, także całej rodzinie za wsparcie i modlitwę. Dziękuję panu prezydentowi Rzeczypospolitej za pamięć, życzliwość, wojewodzie lubuskiemu, który nie mógł tu dzisiaj być obecny z racji sytuacji nad rzeką Odrą, ale jest pani wicewojewoda. Dziękuję parlamentarzystom, marszałkowi województwa, przedstawicielom władz rządowych i samorządowych za przekazane życzenia oraz wyrazy wsparcia. To podziękowanie nie byłoby prawdziwe, gdybym nie podziękował wam, drodzy bracia kapłani, koledzy rocznikowi, koledzy współbracia, z którymi pracuję w tej świątyni, wszyscy współbracia w prezbiterium zielonogórsko-gorzowskim. Księże arcybiskupie nuncjuszu, to są kapłani bardzo ciężkiej pracy. Bardzo często w sobotę i w niedzielę muszą pokonać 20, 30, 40, a nawet 50 kilometrów, aby ze Słowem Bożym dojechać do wszystkich kościołów. To są kapłani ogromnej pracy, ogromnego wysiłku ducha. W Twojej obecności, księże arcybiskupie, w Twojej posłudze Stolicy Apostolskiej, chcę powiedzieć o wielkich kapłanach Kościoła Zielonogórsko-Gorzowskiego, którym także dziękuję za wsparcie i formację. Dziękuję siostrom zakonnym, wspólnotom parafialnym, których posługiwałem. Dziękuję kurii diecezjalnej, Caritas diecezjalnej za wszelką pomoc i wsparcie przy dzisiejszej uroczystości. Wiele razy padała nazwa Ruch Światło Życie. Dziękuję temu ruchowi, a w nim naszej moderatorskiej wspólnocie, czyli Unii Kapłanów Chrystusa Sługi, za lata formacji i posługiwania w dziele budowania żywych wspólnot Kościoła. Dziękuję za obecność moderatorowi generalnemu ruchu księdzu Markowi, a także moderatorowi krajowemu Unii Kapłanów Chrystusa Sługi księdzu Waldemarowi. Waldku, na Twoje ręce składam, dziś odnawiam moje zobowiązania, które przyjąłem w 2004 roku, wstępując do Unii. Nadal pragnę trwać na drodze formacji tej małej grupy kapłańskiej, gdzie co miesiąc mamy adoracje, śpiewane nieszpory, namiot spotkania, katechezę, dzielenie się słowem i braterskie rozmowy. Za to doświadczenie bardzo dziękuję. Szczególnym środowiskiem, w którym mogłem wzrastać i pracować przez ostatnie 11 lat, był Tygodnik Katolicki Niedziela. To była dla mnie dobra szkoła umiłowania Kościoła i myślenia po kościelnemu i kryteriami kościelnemu. Nauczyła mnie niedziela zaangażowania w przekazywanie prawdy. Niedziela to dobra szkoła wiary. Dziękuję za obecność redaktora naczelnego, księdza Jarosława. Dziękuję wszystkim obecnym dzisiaj pracownikom niedzieli. Dziękuję Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu i Instytutowi Filozoficzno-Teologicznemu za życzenia, za przekazane wyrazy pamięci. Dziękuję za formację Seminarium Duchownemu w Paradyżu, a także Wydziałowi Teologicznemu w Szczecinie, wspólnocie parafii konkatedralnej. Wszystkim wam, drodzy bracia, którzy w ostatnich dniach, bracia i siostry, wykonaliście tutaj tak wielką pracę. Dziękuję telewizji za transmisję, radio, wszystkim redakcjom. Nade wszystko dziękuję wam, bracia i siostry, którzy tutaj wraz ze mną przeżywacie dzisiejszą uroczystość, służbie liturgicznej, służbie muzycznej, wam tu wszystkim, którzy jesteście zgromadzeni, wraz z którymi mogłem przeżywać tę świętą liturgię. I proszę, dziękując za ten ogromny dar modlitwy z ostatnich dni, nie opuszczajcie mnie w modlitwie, nie zostawiajcie mnie w modlitwie, nie porzucajcie mnie w modlitwie. Bóg zapłać. Słowo podziękowania chcę skierować także do obecnych tutaj biskupów, kapłanów, nade wszystko księdza Juliana z Kościoła grecko-katolickiego. W osobie księdza Juliana myślimy też o naszych współbraciach na Ukrainie, którzy teraz walczą o wolność, o godność. Dziękuję także współbraciom z kościołów ewangelickich, księżom biskupom za obecność, także za modlitwę i wasze błogosławieństwo. Wszystkim, którzy są tu zgromadzeni, za dar modlitwy bardzo dziękuję. Wszyscy, którzy pragną złożyć gratulacje biskupowi Adrianowi Putowi,
Będą mogli to uczynić bezpośrednio po zakończeniu mszy świętej. Ksiądz biskup będzie przyjmował życzenia przed wejściem do prezbiterium w kościele konkatedralnym. A ja jeszcze w imieniu księdza biskupa diecezjalnego Tadeusza oraz nowo wyświęconego biskupa Adriana bardzo serdecznie zapraszam wszystkich uczestników dzisiejszej liturgii na poczęstunek. Dla zaproszonych imiennie gości przygotowany został w domu parafialnym. Natomiast wszystkich księży i osoby konsekrowane zapraszamy na plebanie parafii Matki Bożej Częstochowskiej przy ulicy Kasprowicza 1. A dla wszystkich obecnych dzisiaj tutaj i świętujących to piękne wydarzenie nasze diecezjalne, nasza Caritas diecezjalna oraz parafianie z konkatedry świętej Jadwigi i parafii świętego Stanisława Kostki w Zielonej Górze przygotowali posiłek na placu przy kościele. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. Prima di impartire la benedizione, solo due parole vorrei dire. Prima di tutto vorrei ringraziare di cuore Vescovo Tadeusz e Adrian, che quando mi hanno chiamato per invitarmi a presiedere questa celebrazione per la consacrazione episcopale del nuovo Vescovo. Sono stato molto commosso e con grande gioia ho accolto questo invito. Zanim udzielę błogosławieństwa, chcę powiedzieć dwa słowa. W pierwszych słowach chcę podziękować księdzu biskupowi Tadeuszowi, księdzu biskupowi Adrianowi za to zaproszenie. Byłem bardzo wzruszony, kiedy otrzymałem telefon z propozycją, by być pierwszym konsekratorem księdza biskupa Adriana. Dziękuję im za to. È la prima ordinazione episcopale che faccio in Polonia come consecratore principale e per me è stato davvero un grande onore e una grande gioia poter conferire l'ordinazione episcopale oggi al caro fratello vescovo Adrian. To jest pierwszy raz, kiedy w Polsce jestem głównym konsekratorem, a zatem tym bardziej moja wdzięczność płynie w kierunku księdza biskupa Adriana. Jestem zaszczycony i przeżywam ogromną radość, że mogłem udzielić mu święceń biskupich. Anche vorrei dire che ho sentito il legame che c'è della diocesi con San Giovanni Paolo II, in quanto 23 anni fa sono stato ordinato vescovo da Papa Giovanni Paolo II e oggi porto con me una reliquia, l'anello che mi ha dato nel giorno della mia consacrazione episcopale. E questo è il segno della successione apostolica. Io sono qui come un figlio spirituale di Giovanni Paolo, ecco, ti trasmetto lo stesso zelo, lo stesso coraggio. Non aver paura, non lite timere. Słyszałem dużo tutaj o łączności waszej diecezji ze świętym Janem Pawłem II. Ja 23 lata temu zostałem konsekrowany na biskupa właśnie przez świętego Jana Pawła II. Na palcu mam pierścień, który otrzymałem właśnie od Jana Pawła II. Jest to relikwia, którą przywiozłem właśnie dzisiaj. A zatem, biskupie Adrianie, jest to sukcesja apostolska. Jestem duchowym synem Jana Pawła II. To synostwo właśnie tobie dzisiaj przekazuję. Przekazuję ci jego przesłanie również. Nie lękajcie się. Ti affido sotto la protezione della Madonna perché tu possa con gioia, con coraggio portare avanti questo ministero episcopale accanto al vescovo ordinario Monsignor Tadeusz. I z radością zawierzam ciebie pod opiekę Najświętszej Maryi Panny, abyś pod jej przewodnictwem obok twojego biskupa mógł jak najlepiej wypełniać twoją misję. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.
Boże, który otaczasz troską Twój lud i kierujesz nim miłością, udziel ducha mądrości tym, który powołałeś do rządzenia, aby duchowy postęp wiernik napełnił pasterzy wieczną radością. Amen. Boże, który swoje potęga odmierzasz liczbę naszych dni i kierujesz naszym życiem, wejdź łaskawie na naszą pokorną służbę i pozwól nam żyć w pokoju, który od siebie pochodzi. Boże, Ty mi udzieliłeś swojej łaski, wzniosłeś mnie do godności biskupa. Spraw, aby moje czyny podobały się Tobie i natknij serce ludu taką miłością, aby owce zawsze szły za pasterzem, a pasterz troszczył się o swoje owce. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.